wiecie, filmik z Maguirem w miarę się przyjął, więc chcieliście Kariusa, to macie Kariusa, tutaj macie wstęp do tego filmiku. I ogólnie piszcie w komentarzach, kogo mogę przetestować jeszcze w tej FIFA Mobile, ponieważ no de facto skończą mi się pomysły, więc to jest dla was opcja. Piszcie, kogo fajnie byłoby przetestować. Domyślę tak. Wiem, do ilu końców można byłoby ich przetestować, ale jak macie jakieś pomysły, no to walcie w komentarzach. Ja będę to brał pod uwagę. No i teraz przechodzimy do pierwszego meczu, który zagrałem sobie sam bez niczego. Ogólnie to pierwszy mecz polegał na tym u mnie, że po prostu stwierdziłem, że znów, tak jak ostatnio z Maguirem, po prostu sobie go udałem do składu. Włączę sobie monitor, że dałem sobie go do składu i chciałem zobaczyć, jak będzie się grało. Z tym, że pojawia się problem, ponieważ Karius jest bramkarzem. No i właśnie tu jest ten problem, że my na bramkarza w FIFA nie mamy za dużego wpływu. Więc teoretycznie tak naprawdę mecz, który ja zagrałem nim, był tak naprawdę ciężko jest go oceniać tak naprawdę, ponieważ gdyby Karius był w polu, to można byłoby go oceniać, że zagrał dobrze albo nie, ale przez to, że on był tylko i wyłącznie na bramce, no to pojawia się problem pod tytułem że nie miałem na niego wpływu, no i on tam stał na tej bramce, prawda? No co mogę powiedzieć, że tak naprawdę wpuścił jakieś tam bramki, ale to były takie bramki, których myślę, że bramkarze, których miałem innych, czyli Consigli, Mendy oraz Dmitriewski też by wpuścili te bramki, więc de facto, no ten pierwszy mecz, tak bym powiedział, takie pół na pół. Bo z jednej strony ciężko jest go oceniać, poza tym wiadomo, że mógł się trafić teoretycznie lepiej, ale to też nie było jakieś takie najgorsze w sumie wykonanie Niemca. I to chyba tyle, co mam do powiedzenia, to jest takie krótki, bo naprawdę no, ciężko jest to oceniać. Jak zagramy mecze, to sami ocenicie, jak spisuje się Karius. Także ja przechodzimy do meczów. Siema, to teraz ja, widzicie, mamy składzik z Premier League, ustawiony z Lauriusem Kariusem w bramce. Ten mecz będzie nagrywany na żywo. Z moim głosem, jak widzicie, jest tutaj kilka zmian, bo już sprzedałem Maguire'a. Tak, to w sumie dałem jeszcze na katę, bo chciałem go przetestować. Ewentualnie po prostu weźmiemy sobie... Dobra, mamy tutaj na ławce Bernardo, no to po prostu później wpuścimy Bernardo za Nakatę. Zobaczymy, jak się spisze. Dodatkowo zamiast Hojberga w składzie Henderson chciałem go też sprawdzić, jak on działa, bo ostatnio go dostałem i stwierdziłem, że musimy go obadać. Dobra, szukamy. Tak jak mówiłem, te mecze raczej nie będą miały większego sensu, bo de facto no, Karius tak naprawdę nie ma żadnego wpływu na mecze, ale zobaczymy. No. Tu mamy skład, który widzimy, że jest lepszy od naszego. Defense 83, no jak sprzedajesz Maguire'a 8-4 i dajesz za niego Stonesa 8-3, no to co się dziwisz? Dobra, na skład. Skład przeciwnika. Nawet ładny skład Arsenalu z Fodenem. I dobra, lecimy, kurwa. Na kata. Zobaczymy, jak się spisze. To będzie taka opcja teoretyczna, ale też czuję, że trzeba będzie go dawać. O Boże, dobra. Na KZ, skąd ta stąd? A nie, nie, nie. Kurde. To... Ciężko się tu ocenia tą kartę Kariusa, bo teoretycznie wydaje mi się, że Mendy też by zjebał w takiej sytuacji, ale nie mnie to oceniać. Okej. Okay. Ale tu dużo takich dalszych błędów tu będzie chyba. Bo już to widzę. O, Fabinho ładnie przejął. Fabinho. Holipka. Henderson. Lokata. Tu się obrona strasznie gubi chyba przy
po prostu przy Kariusie. O, Karius, o dobra. Ale ja miałem na niego jakiś tam wpływ, to się chyba liczy. Okej. Okay. Party. Fabinho. Diasz. Show. Karius. O Jezu. Ale no ładnie się zachował tutaj Stones. Sancho oszukał. Werner. Timo Werner. O Jezus Maria. Ten mecz będzie ciężki, to jeszcze wie. Ale już jest ciężki. Nakata. O, Nakata się dobrze radzi w sumie w obronie nawet. Robinho. Ale dobra, dana piłka. Szczerze to myślałem, że to będzie mecz, gdzie dużo większą rolę będą pełniły piłkarze z pola. Oczywiście się nie myliłem, ale Karius też miał swoją okazję i tu Nakata mógłby strzelić gola. Mój piłkarz. Arnold przechęcie tutaj popatrzył troszeczkę, ale coś się stało. Czy będzie kartka? Nie, nie będzie, po prostu on tam ci ma rzut wolny. Okej. Okay. Znaczy koniec pierwszej połowy, więc chyba po prostu wymienię najbardziej z meczu. Zobaczymy, czy powiedzieć trzeba wymienić. W sumie na razie nic bym nie zmieniał. Kurde, przepraszam. Weźcie to, no. Diasz. Teraz rzut różny. Też czuję, że to może być niefajna. O, to nawet łany Karius zachował. To nawet próbował wybić. Fabinho. Diasz, Fabinho. Werner. Leci Werner. Werner. I Foden go goni. Foden go goni. O Jezu. Miał być chyba taki strzał, żeby cokolwiek próbować. O, ta słynna akcja. I czyżby był remis? Oj, wyjebali go. Ojej. Dobra. Wiecie co, po prostu poczekajmy, aż komputer czy tam gra zasugeruje jaką zmianę i on ją przeprowadzi, bo to chyba takie będzie najlepiej po prostu. No, Henderson za kimisia wyjdzie. Henderson dobry mecz, ale nie jakiś wybitny. Show. Jeszcze czuję, że oni strzelą drugą bramkę. Chyba, że zaraz będziemy się do końca bronić. O, tam też schodzi. Chodzi lalka, to jest do niego Mario jakiś. Nie wiem, kto to jest w ogóle. Dobra, Karius. Do Arnolda. Do Arnolda, do Sancho. Sancho do Fabinho. Jeszcze 3 minuty, ale to szczerze, że skończy się to kolejną bramką dla nich. Kimmich. I koniec. Także tak, podsumowując ten mecz. Podsumowując ten mecz. Karius zagrał solidne spotkanie. Ciężko by go widzieć o tą bramkę, bo wydaje mi się, że każdy piłkarz, każdy bramkarz by się zachował podobnie w tym przypadku, więc no, raczej wyższa plus dla niego. A zobaczymy następny. Jestem po pierwszym meczu z głosem na żywo. Teraz robimy szybko drugi meczek. Widzimy Kariusa w bramce. Tutaj już nie chciałem nic zmieniać, chyba raczej nie będę nic zmieniał. Slish, Pedri, Elma, Zaniolo, obrona taka. Tutaj tak to wygląda.
Więc co, no wystarczy chyba po prostu iść zagrać meczek, tak? Teraz zobaczymy, jak sobie Karius poradzi bez zgrania. Poprzedni meczek nagrywałem przed chwilą, zagrał Karius naprawdę solidnie. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Zobaczymy, na kogo trafimy też. Swoją drogą, dajcie znać, co myślicie o takich ludziach, którzy przez cały mecz tam wyszywają ci jakieś takie dziwne. O Jezus Maria. To będzie mecz trudny. Także no, tak stracimy 4 gole, to się nie zdziwię, bo to ten mecz może być trudny. Ale dobra. Dobra. Idziemy. Najpierw my. Ten Karius tak świeżo wygląda w tym składzie. Skład gości. Potężny skład. Zjeździłeś się jak na strzelą z 4 gole. W zasadzie to jest pewne, a nie dziwne. Dobra, lecimy. Pedri. Zaniolo. Zaniolo. Karius. Tomori. Karius. Slish. Oh shit. Robertson, Skriniar, Pedri, Elmas, Elmas walczył, ale została ta piłka zabrana. Zobaczymy. Zaniolo, Pedri, Valverde, Pedri, o Pedri ładnie powalczył. Marcao, Valverde. Robertson. Zaniolo. Teraz tam ci mają rzut wolny. Okej. No. Wiedziałem, tak to się skończy, bo. Ale to potężny strzał i. I by się z tym nie poradził, więc. Ale no, ładny gol, trzeba przyznać. Bombowy. Każdy bez sens. W zasadzie każdy byłby bez sens. Dumfries. Zafres, Pedri, Gerard, Sarabia. Tomori. Haller. No, niecelnie. Niecelnie chyba Haller. Skriniar, Zaniolo, Elmas. O, Nunes się uwolnił od Marcao. Czy teraz się uda? Jest! Gol! 1-1. Darwin Nunes. Jest. Ładnie się urwał. Udało się strzelić gola. Piękny gol. Dobra. Chyba zmienimy, chyba po prostu pozmieniamy trochę w przerwę. Jeszcze jest nie zmienić piłkarza jakiegoś. Wiecie co, dajmy Olmo za Pedriego, bo po prostu chcę, żeby sobie. Nie chcę przemycać Pedriego w tym meczu. Wydaje mi się, że Olmo, który jest o drugą wygląda. Podobnie, co nie? Ale dobra. Swoją drogą. Już widzę, że pojawiają się komunikaty o chujowym. O chujowej tej. O chujowym internecie z jednej, jak i z drugiej strony. Elmas. Dobra, bramkarz. Dużym przyczynie to wykopię.
Dziwny ten mecz jest. Nie wiem, stracili tego gola i teraz jakby chcą przejąć piłkę, jakby nie wiem. Dobra. Wybijemy tą piłkę. Carlos Alberto. Slisz. Shit. Slisz, weźmy to. O nie. Dobra. Haller. Skriniar. Olmo. Elmas. Nunes. Sarabia. Hernanes. I co? I rzut wolny będzie do nich? Tak jest. Przy tym byli groźni, więc trzeba, że znów będą groźni przy tym. No, Bernardo Silva za Elmasa wejdzie. No, także spoko. Wydaje mi się, że Elmas i tak swoje z tym meczu już zrobił. Macedończyk. Zabić. Dumfries. O, wybieg. Ona chodzi Elma, schodzi Elma, schodzi Bernardo. Jeśli teraz ładnie poszli z kontrą, bylibyśmy w stanie, myślę, że nawet to wygrać. To dziwne. Ale no. Znaczy nie jest to możliwe, ale wydaje mi się, że nie jest to możliwe, ale... No, ciężko oceniać Kariusa, bo w sumie nie miał za dużo rzeczy, bo tak naprawdę, ale no. No, dobra. Cóż, no, remis. Myślałem, że będzie gorzej. Ogólnie to Karius, mecz, który miał raczej taki ciężko ocenić. Ja ci, ponieważ w sumie nie miał dużo do roboty, więc raczej meczyk średni u niego. Ale ogólnie naprawdę cieszę się, że udało się wygrać ten mecz. Czy no, zremisować. No, chyba już teraz tak powiem, takie podsumowanie. Ciężko ocenić takie naznaczenie Kariusa, ponieważ on jako bramkarz ma więcej takiej swobody swojej. W sensie on jest taki bardziej sam. Otworzymy sobie paczkę. Ciężko jest no, ocenić go, ale wydaje mi się, że to jest raczej solidny bramkarz z tym, że no po prostu no, jest złoty i no, nikt raczej go po prostu nie weźmie. Chyba, że jako, nie wiem, mamy kolekcjonerów, tutaj ktoś po prostu zbiera jakieś karty i w ten sposób może tylko, ale tak to raczej nie, ale no, jak ktoś chce, no to mogę Kariusa polecić. Dobra, także to byłoby chyba tyle. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się gdzieś i piszcie, jaką kartę chcecie, żebym przetestował w następnym filmiku.